Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Turmoil. Czy to jest symulator? Tego nie wie nikt, ale chodzi o wydobycie ropy z różnych złóż. Więc pozwólcie, drodzy Państwo, że sobie zobaczę odnogi, jakie są. Tutaj mamy prędkość, krety, skanery, ale to nie trzeba, naprawdę. Stada, rozmiar też nie trzeba, bo to... Dobra, chodź pan do ratuszu na aukcję. Jesteśmy gotowi. No, teraz tu pan pierwszy. Nie miałbym poszedł tu. No i super. Idziemy kopać. Bierzemy naszą różdżkę, razy dwa. Lecimy, zobaczymy, co panowie tu pokażą. No, tu pan gwizdasz. To lecimy z koczsem. No już nie trafiłem. Dzięki. Dobra, ile to? 390. Nie, to się nie opłaca. No bo jeszcze muszę bydło kupić, dobra. Czy bydło? No konie. Dobra, panie, tutaj teraz lecimy. To mówisz pan, że jest? Ono jest i to takie w miarę duże. Trzeba dać upgrade'a na rurę. Jedziemy teraz w lewo. Będzie tam mieli bliżej. Jeszcze jeden niech tam pogwizdże. Tu jest. Ładnie, ładnie. No jest. To lecimy. Dobra. Nie ma co. Im więcej koni, tym lepiej sprzedajemy, nie? No już te ceny się stały jakieś... No dupy. Troszkę. Mamy szczęście. A, bo teraz mamy do grudnia, patrzcie, no to... Można pracować, a nie... Się okaże, że już więcej złóż nie ma. Nie, sam jeszcze. No nie, nie tam, nie, nie, nie. Tutaj. To jest takie małe. Rudełko. Gdzieś coś wymacasz? No widzicie, jeszcze tu nam wymacą. Lecimy. Trochę tracę na tych rurach, wiecie o tym, nie? Na tym, że sprzedaję, to po takich cenach też tracę.
Dobra, panie, ciągnij, ciągnij. Więcej będziemy ciągnąć, tym lepiej dla nas. Aha, fajnie. No to był ten największy zbiornik, którego moi różdżkarze nie widzieli. Nieciekawie. Ale i tak osiągnęliśmy chyba najlepszy wynik ze wszystkich. Porad burmistrza. No dobra, nic ciekawego. Podjąć żywny. No dobrze. Nie będzie. Poszedł w to. Rozmiar silosów od noga. No dobra, dajesz to. No i super. A to lecimy. No i standardowo zaczynamy. Dalej mamy więcej czasu. Tu żeś pan już znalazł? Nie no, super źródełko, wiesz pan? Mamy 4. Lecimy. Za dwóch tych z różdżką. Ale mamy 4, to jeszcze dobrze by było, jakby tak. Patrzcie, aż super się udało. Okej. Na lewo, panie. Kupię sobie ulepszenie dla konia. Lecimy teraz tu. A tu jeszcze stoi mi jeden z różdżką. Dobrze. No tutaj też jest duże złoże. Dobra. Lecimy i wydobywamy, nie? Póki dobra cena. Momencik, drodzy państwo, ja wracam za sekundkę. Dobrze, drodzy państwo, ja już jestem z powrotem. Miałem jeden telefonik i musiałem odebrać. To jest właśnie nagrywanie w dzień, nie? No wszyscy nagle coś są. Wszystkim się przypomina, że żyje. Tutaj mam jeszcze wydobywać. Dobrze. Mamy maj dopiero.
No i że może tu wyżej? Rzeczywiście. I mały. Przydało jeszcze raz, chociaż... O matko, dziewo 39, panie! To sprzedajesz. Lepiej ten zbiornik ulepsz, niż po tyle będziesz sprzedawać. Ropę bez sensu. Widzicie, cena wzrasta. A i teraz możemy sprzedawać, a nie. Dobra, panie, tu by się coś przydało jeszcze, tu. No, dokładnie. Tutaj chciałem. Troszkę małe. Dobrze. Serio? Dobra, podwizdę jeszcze trochę, nie? No już sprzedajemy po taniości. Gdzie ty gwizdzisz? Tam? I tu. Aha. Muszą być dwa osobne, wiecie? Jak oni tak... O matko, tu jest duże złoże, dobra. Okej. I troszkę mniejsze, ale jest. Dobra, panie, lecimy tu. Właśnie. No właśnie, bo zaraz tu ropa wycipi, nie? Szpanie, no! O, takie marnowanie. No z czemu ty nie jedziesz tu? Tylko do tego zbiornika co chwilę, no. No, tu se gwiszcze. Wiem, to limit odnóg. Super, tu jest. Dobra. Dobra, wydobądź to, co masz tutaj do wydobycia już. Ma sensu inwestować w nowe rury. Wiem, że gdzieś tu jeszcze było jedno, a tu było duże. No prawie. Prawie trafiłem w to duże. No dobrze. Ale nie ma tego złego, drodzy państwo. Co by na dobre nie wyszło. Zobaczyć do warsztatu. Krety. Te krety są fajne. Fabryka jeszcze. Możemy szerokość, rozmiar zbiorników i odnogi. Nie, wiecie co? Na razie to jest za drogie, z tego co widzę. Nie do banku, tylko do rotusza sobie pójdziemy. A tu w salonie coś ciekawego jest? Nie, spadnie w lewym nigdy po 0,93, ale za 4800? Nie, to mi się nie opłaca. Że my tu byliśmy, czyli całkiem dobrze, całkiem dobrze. A tu chcę. O tutaj. Nie ma co się aż tak przebijać. Dobrze, panie. Najpierw zanim krety, to dawaj tych połkarzy, nie? Krety to potem. Trochę pieniążków zarobimy. Dobra, panie, dajesz. Idziemy z tym tematem. Okej, mamy pierwszą ropę. O 006! Czy wy to widzicie, drodzy państwo, taka tania ropa? A będziecie bardziej pojemne. Dalej, dalej.
Ej, powiadasz? No to lecimy. Ładnie. A gdzie ma ludzie? Żeś tam pan jeszcze wymachał innego. Czy nic nie ma? Tu jeszcze jest. Dobra, panie, dajesz zbiornik. Że tu się nie opłaca na razie tego sprzedawać. Że. I wypuśćmy jeszcze kretów. Te trzech. Jakiegoś połkarza zatrudnijmy. Idziemy tu coś ciekawego? Tu jest. Nie stąd, co stąd puścimy. O, matko, tu jest bardzo duże to złoże. O. A ja bym się nawet tak pokusił, żeby tu pociągnąć tą rurę. Dobra, daj pan tu jeszcze kreta. Tutaj nam stawka rośnie, to lecimy tutaj. To jeszcze by mi się przydało jakieś, no. Jeżeś to znalazł tam? No panie, wczep tutaj kreta. Tutaj gdzieś? No jest. Dobra. Ej, pięknie. Jeszcze tu mi wykretuj. Dobra. Sierpień mamy, to jeszcze jest czas. Dobra. Bierzmy wydobycie. Dobra. No i panie. A nie, no odbieraj to, nie. Dobrze, i według wszystkich poświadczeń to będzie wszystko. Dobra. Ten wyciek był niepotrzebny. Dobra, wydobywamy na maksa już co tylko idzie. O matko, to było aż taki duże? O to ja nie wiedziałem. O matko, żebym ja to wiedział, to byśmy tutaj wydobyli, a wydobyli, a nie. Tylko 24. Zysku. No dobrze, drodzy państwo, to sobie jeszcze wybierzmy jakieś ulepszenia w takim razie. Jeszcze rozmiar zbiornika. Może szerokość rury. I ogniwa.
Elkość stada, prędkość. A nie, to nie trzeba. Dobra. Lecimy tutaj. Drodzy Państwo, ostatnia aukcja na tym terenie. Niezbyt dobry teren, ale za tanio kupiony. Po taniości, nie? Myślę, że to może tu coś nam dać. No cóż, lecimy, lecimy. Wydawaj pan to. Od razu ulepszamy konia. Mamy jeszcze we dwóch różdżkami. Tu, no dobra, to tu możemy sobie postawić. Pójdźmy tu jeszcze do ziemi ze dwa krety. No to lecimy. To niby wygwizdał. O matko, duży zbiornik, duży. Tam się nic nie dowiedzieliśmy, żeby coś było. Szkoda. Jeszcze ze dwa konie tutaj dajmy. Chciałaby na pewno wszystko wyrabiało. Pójdźmy jeszcze jednego z tą różdżką. Sobie tu popracuję. Tutaj teraz jedziemy. Niby tu jeszcze jest. No jest, a i taki malusi. Czy pan, panie, coś znajdziesz? Nie, już chyba nie. Nie, jednak coś tu niby znalazł. To ci ciekawostka. Normalnie, znalezisko. Pójdź tutaj, mi kreta jednego. Tam już nie ma. No, powiem Państwu, że nie najgorzej nam to poszło póki co. Sobie jeden silos. Spójrzmy ze dwa krety. Popracują, może akurat coś wynajdą. Dobra, najwyższa pora to posprzedawać troszkę. Dobra. Dany miesiąc, no to jedziemy. To wszystko wyprzedać, co mamy. A, jeszcze tu było. No, chyba mieliśmy najgorszą działkę, najlepsze zyski, więc myślę, że sprawy będą dobrze. Na pustynię. Diamenty w ziemi. Dobrze. No to już, drodzy Państwo, w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.